Kochani, poczucie własnej wartości to jest jeden z najważniejszych elementów w życiu człowieka. To jest coś, do czego dążymy, a jeżeli tego nie mamy, to nie jesteśmy w stanie żyć świadomie. Żyć świadomie, czyli odczuwać dobrostanu. Dobrostan jest to taki stan, w którym czuję się dobrze. I poczucie własnej wartości, czyli świadomość tego, kim jestem, odczuwanie, jak jestem ważny i patrzenie na siebie w lustrze z uśmiechem i z podziwem jest podstawą sensu, celu i bycia szczęśliwym. I dlatego będę do Was gadał przez kilka filmików o poczuciu własnej wartości. Poczucie własnej wartości powoduje, że nasze życie staje się piękne. Bez poczucia własnej wartości nic nas nie zachwyca. I bardzo prosto możemy zauważyć po kimś, czy ma to poczucie własnej wartości, czy nie ma. Bo jeżeli masz do czynienia z człowiekiem, z drugim człowiekiem, który się uśmiecha, który jest serdeczny, który jest życzliwy, który jest hojny, z człowiekiem, który cieszy się życiem, który nie przejmuje się drobiazgami, który lubi podejmować decyzje, który cieszy się z doświadczeń życia, który raduje się wszystkim, co go spotyka, to na 100% masz do czynienia z kimś, kto ma stabilne poczucie własnej wartości. I to jest najważniejsze. Być pewnym siebie, pewnym tego, kim się jest. I właśnie rozpoczynam dla Was kurs, jak osiągnąć, jak rozwinąć, jak odzyskać poczucie własnej wartości. Zapraszam na całą serię filmików. Kiedyś mi podziękujecie.